Hej, 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 witam was serdecznie, z tej strony Przemko, zapraszam was na ETS-a drugiego, na krótki odcineczek. Dawno nie było. Okej, ruszajmy. Dawno nie było, więc sobie pogramy. Zmodyfikowałem sobie ciężarówkę, pomalowałem. Wyłączmy to, żeby mnie to nie denerwowało. Moja ciężarówka wygląda teraz w ten sposób. Oczywiście w moim ulubionym malowaniu. I się wydaje dosyć ładna. Zrobimy sobie poteczkę na miniaturkę, tylko tak nie wiem, z której strony ją strzelić. O, tak. Najwyżej później się coś wykombinuje. Dobra. Ruszamy. Do przejechania mam kupę kilometrów. Bo ogólnie to czekajcie, wejdźmy sobie mapkę, ja wam pokażę, jedziemy sobie z Pragi aż tutaj, tu kurczę, musiałem usunąć, muszę to poczekać, jak to się usuwało. Tak, tak, o, tutaj jedziemy aż, także mamy kawał drogi do przejechania. Dzisiaj do na pewno dzieła. Tam nie dojedziemy, więc ale zwiększyłem silniczek ma troszeczkę mocy, całkiem inaczej, bo powiem wam, że na tamtym ostatnim odcinku bodajże chyba wziąłem lawetę sobie z jakąś koparką, czymś żurawiem, czymś tam ciężkim takim. Nie powiem, bo to było tak masakrycznie męczące, że myślałem, że nie dojadę, że wyjdę z siebie, stanę obok, ale jakoś udało się dojechać. A, tam coś się stało, no. Także my sobie tu pojedziemy taką fajną bryczką. A i coś czuję, że będę długo jeździł tym dachem. Więcej samochodów tu nie będę kupował, nawet na multiplayer, jak będę z kimś grał, to będę sobie tym autkiem jeździł. No i jedź tym autobusem. Jedź prosto. Także będę sobie tym dachem jeździł. I jak zwykle za mną radiowóz, no przecież to jest masakra, ile ja tu mandatu płacę, to jest... Pojechali wreszcie. Dobra, będziemy sobie jechać 80. Muszę sobie znaleźć przypisanie. Zoomu na... Na tym pomacie, tutaj na tym ustrojstwie tu. Żebym mógł sobie zmniejszać mapę. Ale też czasem będę szukał jakichś modyfikacji fajnych. Jakąś ciężarówkę, czy coś taką starą. I stare Volvo. Albo starą Scanię taką. A następnie zjedź w prawo. Nie wiem, jakimi małymi ciężarami. Raz na jakiś czas będziemy jeździć. Zjedź w prawo.
A paliwa chyba jeszcze mam wystarczająco. 55%, więc spokojnie jedziemy. Jedź prosto. No i muszę sobie zakupić brakujące DLC, bo dawno nic nie... Jak mówię, ja bardzo długo nie grałem BTS-a. Więc jeszcze tych DLC, już tej Iberii nawet chyba nie mam. Dobra. Pojedziemy tędy. Nie wpuściliby mnie i tak, nie będę tam wymuszał. Teraz się rozpędzić, a jeszcze pod górkę. Tą firankę sobie zakupiłem i jak będę przy jakimś warsztacie, to ją zdejmę, bo mnie denerwuje. Wygląda, jakby ktoś z kartki wycinankę nakleił. Wolę jej w ogóle nie mieć. To jest chyba 90. Ogólnie teraz mam de facto jakieś tam małe problemy zdrowotne. Możecie trzymać kciuki za to, żeby było wszystko dobrze na badaniach. Zobaczcie, to dopiero kurde było. Zaraz za tablicą od razu kurna mandat. Jak nawet nie zdąży zwolnić. Ładnie tu. Jedź prosto. Jezu, jak to głośno chodzi, to ustrojstwo małe.
ETS-ik będzie też tak czasami tylko wpadał. Będzie on tylko po to, żeby jak będę miał jakieś informacje, to będę wam wrzucał tutaj sobie. Ogólnie w komentarzach możecie jakieś fajne tematy narzucić. Trzymaj się lewej strony, a następnie jedź dalej prosto. Jedź teraz, prosto. Teraz to ja trochę wcześniej już zjeżdżam, bo później znowu mnie nie wpuszczą. A tu byłby problem, żeby jechać. Trzeba było jechać tam zawracać. ...44% paliwo. No i jeszcze do następnej stacji spokojnie pojedziemy. Damcio gra farminga. Pozdrawiam, Damcio. Trzymaj się lewej strony, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. Ładny biały dachnik jechał. Do przejechania jeszcze zostało 500 km, ale nierealne, żebym to dojechał dzisiaj. No bo zaraz mandat zarobię. No ładne miejsce tu jest. No kurde, zobaczcie. Byłem w trakcie zwalniania. Przecież nie będę deptał po hamulcach, kurna, że na opór.
wiatraków. Kopki ze słomy, ja nie wiem, gdzie takie kopki jeszcze teraz można zobaczyć, chyba nigdzie już. O, za kilometr mamy stację paliw. Co, zjedziemy? Widać. Mała stacyjka, ale lepsze to niż nic. Dobra, zatankować się teraz. Dobra, tankujemy. No i mamy pełen zbiornik. Wcale dużo mi nie weszło. Dobra, czekajcie. Może tu będzie ładniejsza fota. O, no, tu mi się bardziej podoba, tylko wyłączymy lusterko. Strzelimy sobie w poteczkę. I ja się. W sumie tutaj zaparkuję. I widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.